To będzie najpotężniejsza modlitwa, jaką kiedykolwiek wypowiedzieliście, więc chodźcie ze mną i wstawiać się aż do końca do Matki Bożej łaskawej, w jej nieskończonym współczuciu, zna nasz ból, nasze lęki i naszą udrękę, i dlatego to powiemy modląc się z pokorą i wiarą, oddajemy się pod Twój płaszcz ochronny, pewni, że żadna prośba, jakkolwiek trudna by się nie wydawała, nie pozostanie dziś bez odpowiedzi. Witamy wszystkich na kanale Potrzebuję Modlitwy. Z wielką radością witam Państwa tutaj ponownie. Przygotowując się do tej modlitwy, proszę, abyście pomyśleli o swoich najpilniejszych potrzebach, wyobrazili sobie, co chcecie osiągnąć i uwierzyli, że dzięki Matce Bożej łaskawej będzie to możliwe. Niech nadzieja zakwitnie w Twoim sercu, bo wiara jest paliwem rozpalającym płomień cudów. Pamiętajcie, kiedy oddajecie jej swoje intencje, jesteście w rękach Matki, która nigdy nie zawodzi. Moi drodzy bracia i siostry, dzisiaj gromadzimy się w szczególnym momencie wiary, nadziei i pobożności. Jesteśmy tu, aby prosić o potężne wstawiennictwo Pani Łaskawej, która swoją czułością i macierzyńską miłością wyciąga błogosławione ręce nad każdym z nas. W tę duchową podróż zbliżamy się z otwartym sercem i duszą spragnioną cudu, ufając, że poprzez Twój cudowny medalik, błogosławieństwa, których tak pragniemy, zostaną wlane w nasze życie. A teraz zostawcie w komentarzu następujące zdanie: Matko łaskawa, wierzę w mój cud, amen. Żyjemy w trudnych czasach, gdzie codzienne bitwy często wydają się nas przytłaczać. Ale to właśnie w tych chwilach udręki musimy z jeszcze większym zapałem zwracać się do Matki Bożej, która nigdy nie opuszcza swoich dzieci. W tej chwili modlitwy wzywam Was, abyście uczynili coś, co może przemienić Wasze życie. Zostaw w komentarzu swoją najgłębszą intencję. Pisz z pewnością, że Matka Boża łaskawa słucha i przyjmie każde słowo, każdą prośbę do Bożego serca. Dzieląc się swoją potrzebą, nie tylko prosisz, ale także przekazujesz jej swój ciężar, pozwalając jej z mocą wstawiać się w Twoim życiu. Zanim zaczniemy tę modlitwę, chcę wyrazić moją głęboką wdzięczność za Waszą dzisiejszą obecność. Uwierz mi, nic nie jest na próżno, a jeśli zdecydowałeś się wziąć udział w tej pięknej modlitwie, to dlatego, że jest przeznaczone dla Ciebie specjalne przesłanie. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, rozważ subskrypcję. A jeśli możesz, zostaw like, aby YouTube docenił wagę tej modlitwy i udostępnił ją jak największej liczbie osób, które również potrzebują tego błogosławieństwa. Zacznijmy więc w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Proszę, abyście w tej chwili świętego połączenia otworzyli swoje serca i pozwolili, aby płomień wiary rozpalił wasze dusze. O Matko łaskawa, Matko kochająca i wierna, przychodzę dzisiaj do Ciebie z sercem ciężkim, ale pełnym nadziei. Wiem, że w najtrudniejszych chwilach życia to w Twoim płaszczu znajduję pocieszenie i kierunek. Wstawiaj się za mną, Matko, i prowadź mnie do rozwiązania, które w moich oczach wydaje się tak odległe. Matka Boża łaskawa znana jest ze swego miłosierdzia i troski o tych, którzy z wiarą się jej oddają. Historia mówi nam o niezliczonych cudach dokonanych za Twoim wstawiennictwem i dzisiaj wierzę, że kolejny cud może być Twój. Aby jednak tak się stało, konieczne jest otwarcie serca, pozwolenie,
aby łaska Boża przeniknęła Twoje życie i pełna ufność w siłę modlitwy, którą wspólnie odmówimy. Zatem, moi drodzy bracia i siostry, pozostańcie z nami aż do końca tej modlitwy. Zjednoczmy się, zaufajmy i uwierzmy, że niemożliwe stanie się możliwe. Wprowadź swoją wiarę w czyn i przygotuj się na bycie świadkiem Bożej łaski w swoim życiu. Matka Boża łaskawa jest tutaj, gotowa nas powitać i spełnić każdą naszą prośbę. Niech tak będzie, amen. Niech Twoje światło oświeci drogę, którą mam podążać, a Twój cudowny medalik będzie znakiem Twojej stałej obecności w moim życiu. Z wiarą zanoszę swoje błaganie, mając pewność, że żadna szczera prośba nie pozostanie niezauważona przed Twoim matczynym spojrzeniem. Znasz ciężar, który noszę, tę udrękę, która próbuje zgasić płomień mojej nadziei. Matko łaskawa, wyciągnij swoją potężną rękę i przyjmij tę moją modlitwę, abym czuł Twoją obecność na każdym kroku, nawet gdy droga wydaje się niepewna. Droga Matko, wiem, że żaden problem nie jest zbyt duży dla Twojego wstawiennictwa. Ty, która jesteś Matką wszystkich, wiesz, jak to jest stawić czoła burzom życia. Dlatego ufam Ci całkowicie, wiedząc, że każdą moją potrzebę przynosisz Panu. Matko łaskawa, nie opuszczaj mnie w tym trudnym czasie. Udziel mi przez Twój cudowny medalik łaski osiągnięcia tego, czego tak bardzo potrzebuję, aby niemożliwe stało się możliwe pod Twoim miłosiernym spojrzeniem i abym z pogodą serca mogła w pełni zaufać planom Bożym, wiedząc, że jesteś przy mnie. Stronę, prowadząc mnie do zwycięstwa nad każdą przeszkodą. Matka Boża łaskawa, Ty, która jesteś Matką wszystkich łask, stoję dziś przed Tobą z sercem pełnym ufności. Znasz moje zmagania, trudności, które mnie otaczają i które zdają się nie mieć końca. Wierzę jednak, że za Twoim wstawiennictwem nie ma problemu, którego nie da się rozwiązać. Przyjmij, Matko, tę moją prośbę i przedstaw ją Twojemu umiłowanemu Synowi. W swojej nieskończonej dobroci okryj mnie swoim płaszczem ochronnym i kieruj moimi krokami. Niech cudowny medalik, który noszę, będzie symbolem Twojej stałej obecności w moim życiu, przynosząc mi spokój i pewność, że jestem prowadzony do rozwiązania moich problemów. Że dzięki Tobie mogę znaleźć właściwą drogę, którą chcę podążać, nawet gdy nadzieja wydaje się słabnąć. Niech pamiętam Twoją matczyną miłość i Twoją zdolność czynienia cudów. Matko łaskawa, wlej w moje serce ufność, że to, co dzisiaj wydaje się nieosiągalne, za Twoim wstawiennictwem zostanie osiągnięte. Niech wiara mnie nigdy nie zawiedzie, bo wiem, że jesteś przy mnie. Naucz mnie trwać w modlitwie, kochana mamo, i nigdy nie wątpić w moc Boga w moim życiu. Spraw, abym z Twoją pomocą stawiał czoła każdemu wyzwaniu z pewnością, że Pan jest większy niż jakikolwiek problem, jaki mogę napotkać, i że na końcu będę świadkiem Twojej dobroci i Twojego wstawiennictwa w moim życiu. O chwalebna Matko łaskawa, dziś wznoszę swój głos w modlitwie, prosząc o pomoc, której tak bardzo potrzebuję. Wiem, że w najciemniejszych chwilach to Twoje światło mnie prowadzi. Dlatego ufny w Twoje wstawiennictwo, przychodzę prosić Cię, abyś dotknął swoją kochającą ręką problemu, który tak bardzo mnie niepokoi. Oddaję w Twoje ręce to, co w moich ludzkich oczach wydaje się niemożliwe do rozwiązania.
Jesteś matką, która nigdy nie opuszcza swoich dzieci i wiem, że zawsze zwracasz uwagę na nasze potrzeby. Z wiarą powierzam Ci to wyzwanie, mając pewność, że za Twoim wstawiennictwem znajdę rozwiązanie. Niech cudowny medalik, który nam ofiarowałeś, będzie znakiem Twojej obecności w moim życiu, rozpraszającym ciemności i rozświetlającym każdą decyzję, którą muszę podjąć. Umiłowana Matko, uspokój moje serce i daj mi pogodę ducha, abym mógł z ufnością stawiać czoła trudnościom. Niech na każdym kroku czuję Twoją opiekę i niech Twoje potężne wstawiennictwo sprawi, że niemożliwe stanie się możliwe. Wiem, że przez Ciebie Bóg dokona cudu, którego tak bardzo potrzebuje. Matko łaskawa, naucz mnie niezachwianej wiary i cierpliwego oczekiwania na Boże plany. Abym nigdy nie stracił nadziei, nawet jeśli wszystko wydaje się stracone. Wierzę, że z Twoją pomocą dożyję zwycięstwa, bo wiem, że jesteś przy mnie i wstawiasz się za mną Ojca Niebieskiego. Matko łaskawa, przychodzę do Ciebie w tej chwili z pokornym sercem pełnym nadziei. Wiem, że jesteś Matką łask i że Twoje wstawiennictwo ma moc. Dlatego stawiam przed Tobą ten problem, który wydaje się tak duży, ufając, że za Twoim pośrednictwem znajdę rozwiązanie. Proszę, abyś swoim cudownym medalikiem otworzył drzwi, które wydają się zamknięte, i oświetlił drogę, którą mam podążać. Twoja dobroć i miłość są nieskończone i wiem, że nigdy nie opuszczasz tych, którzy szukają Cię z wiarą. Dlatego oddaję Ci moje troski i niepokoje, pewna, że zaniesiesz je do Boga z tą samą miłością, jaką darzysz swojego Syna Jezusa, abym czuła Twoją obecność w moim życiu, uspokajającą mojego ducha, dodającą sił potrzebnych do stawienia czoła jakiekolwiek wyzwanie. Droga Mamo, wiem, że dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych, bo jesteś Matką Najwyższego. Dlatego kieruję do Was tę prośbę, mając pewność, że zostanie ona wysłuchana zgodnie z wolą Bożą. Niech Twoje wstawiennictwo będzie drogą do rozwiązania, którego tak bardzo szukam i abym był świadkiem działania Twojej mocy w moim życiu. Matko łaskawa, wzmocnij moją wiarę i zwiększ moje zaufanie do Boga, abym nigdy nie zwątpił w Jego moc i Jego miłość do mnie. Abym z Twoją pomocą zwyciężył wszystkie bitwy i osiągnął potrzebne łaski. Wiem, że jesteś ze mną, prowadzisz mnie i chronisz w każdej chwili. Droga Matko łaskawa, Matko dobroci i miłosierdzia, dzisiaj przychodzę do Ciebie z sercem udręczonym, ale pełnym wiary. Wiem, że pod Twoim płaszczem ochronnym znajdę schronienie, którego tak potrzebuję. Przychodzę prosić o Twoje wstawiennictwo, aby rozwiązać ten problem, który wydaje się tak daleki od rozwiązania. Kieruję tę prośbę do Ciebie, ufając, że zaniesiesz ją do swojego umiłowanego Syna, który może wszystko. Droga Mamo, wiem, że Twój cudowny medalik jest znakiem Twojej miłości i Twojej stałej obecności w naszym życiu. Dlatego kładę to na sercu i proszę Cię, abyś dał mi siłę i odwagę niezbędną do stawienia czoła wyzwaniom, które się przede mną pojawiają. Niech Twoje wstawiennictwo będzie kluczem otwierającym drzwi, które wydają się zamknięte, przynosząc światło Boże, aby oświetlić moją ścieżkę. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, tak i na ziemi, jak i w niebie. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, przebacz nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokusę,
ale zbaw nas od złego. Amen. Jeśli ten film poruszył Twoje serce, zapraszam do zapoznania się z innymi błogosławionymi modlitwami na naszym kanale. Nie zapomnij zostawić like, bo każde wsparcie to modlitwa, która pomnaża się w nadzieję dla nas wszystkich. Każda interakcja jest jak światło, które włącza się w odpowiedzi na Twoje duchowe potrzeby. Rejestrując się, stajesz się częścią tej wspólnoty wiary. Aktywuj dzwonek, aby otrzymać błogosławieństwa z pierwszej ręki. Zostawcie swoje intencje i prośby modlitewne w komentarzach. Wiedzcie, że Matka Boża Fatimska zawsze będzie u Waszego boku, kierując Waszymi krokami swoją boską opieką i ogromną miłością. I nie zapominaj, że mamy więcej filmów wypełnionych światłem i boską mocą, gotowych wzbogacić każdy etap Twojej duchowej podróży. Niech pokój i błogosławieństwa zawsze będą z Wami. Amen.